Baśnie, bajki, bajeczki od cioci Adeczki. Julia Duszyńska, Cudaczek, Wyśmiewaczek. Część pierwsza. Cudaczek, Wyśmiewaczek i Panna Obrażalska. Było sobie miasteczko nad rzeczką, a w tym miasteczku stał sobie domek. Ani mały, ani duży. Taki w sam raz. I w tym domku mieszkała Panna Obrażalska. Panna Obrażalska miała 8 lat, zadarty nosek i jasne warkoczyki. Nazywano ją Panną Obrażalską, bo wciąż się obrażała. Obrażała się 10 razy na dzień. Wtedy mówiła: nie bawię się! Albo: nie potrzebuję! Potem nadymała buzię, zadzierała jeszcze wyżej ten zadarty nosek i siadała w kącie nastroszona jak sowa. Długo siedziała w kącie. Tak długo, póki cała obraza nie wyparowała z niej jak woda z kociołka. Wtedy Panna Obrażalska wracała do zabawy z dziećmi. I co dalej? Ano, za chwilę znów mówiła: nie bawi się! Albo: nie potrzebuję! I znów odchodziła do kąta. Drugiej takiej Obrażalskiej nie było w całej szkole. Nie było nawet w całym miasteczku nad rzeczką. A wszystkiemu kto był winien? Cudaczek, Wyśmiewaczek. Cudaczek, Wyśmiewaczek, licho maluśkie i chudziutkie jak igła, mieszkał w tym domku, co to nie był ani duży, ani mały, tylko w sam raz. I ten cudaczek nie jadł i nie pił, tylko śmiechem się żywił. Śmiał się i śmiał do rozpuku, a brzuszek pęczniał mu i pęczniał, aż napęczniał jak ziarnko grochu. Wtedy cudaczek był syty i zadowolony. Otóż ten cudaczek, Wyśmiewaczek chował się w jasnych warkoczykach Panny Obrażalskiej i ciągle szeptał jej do ucha: ej, obraź się, obraź się! Bo ta nadęta buzia Panny Obrażalskiej była taka śmieszna i ten nosek, co się do góry zadzierał, był taki śmieszny i to nie bawię się było takie śmieszne, że cudaczek patrzył na to i śmiał się do rozpuku, siedząc sobie w warkoczykach. A brzuszek mu pęczniał i pęczniał, aż napęczniał jak to ziarnko grochu. Najweselej cudaczkowi było w szkole, bo chodził z Panną Obrażalską do szkoły, a jakże! Cały czas schowany w jej jasnych warkoczykach. Myślicie, że chodził się uczyć? A gdzie tam? Chodził, bo w szkole Obrażalska ciągle się obrażała, a cudaczek śmiał się i śmiał do rozpuku. Siedzą dzieci w ławkach i piszą. Obrażalska też. A tu trach, złamała się jej stalówka w piórze. Panna Obrażalska odwraca się do sąsiadki Małgosi i mówi: Małgosiu, pożycz mi stalówkę. Małgosia jest uczynna, wyjmuje więc zapasową stalówkę z pióra i daje Obrażalskiej. Masz, ale nie krzyw tak pióra, bo i te złamiesz, a już nie mam więcej stalówek. Panna Obrażalska już wyciągnęła rękę po stalówkę, a tu cudaczek, Wyśmiewaczek szepce jej do ucha. Co? Ona ma cię uczyć? Obraź się!
I panna Obrażalska nadyma buzię, zadziera nosek i mówi: nie potrzebuję twojej stalówki! Oj, jak śmieszna jest ta nadęta buzia, jaki śmieszny ten zadarty nosek. Cudaczek wyśmiewaczek śmieje się w głos, śmieje się do rozpuku, a brzuszek mu pęcznieje, pęcznieje. Potem Obrażalska obraziła się na Felę, bo Fela powiedziała, że jej zeszyt jest ładniejszy. A potem na Władka, bo Władek przyczepił jej rzepa do sukienki, a wreszcie obraziła się na samą panią nauczycielkę. Pani nauczycielka zapytała, ile to 5 razy 6, a Obrażalska na to: 26! Źle, mówi pani nauczycielka. Pomyśl chwilkę. Obrażalska myśli, myśli i mówi: 5 razy 6. 5 razy 6 to będzie... To będzie 25. Moje dziecko, trzeba się lepiej uczyć tabliczki mnożenia. Siadaj. Obrażalska siada, buzię nadyma, nosek zadziera. O, jak śmiesznie, jak się zaśmiewa z niej cudaczek wyśmiewaczek, a brzuszek pęcznieje mu i pęcznieje. Co za śmieszna dziewczynka! Co za śmieszny głuptas! Ale mi wesoło! I tak... cudaczek wyśmiewaczek zasypia w jasnych warkoczykach, bo dobrze mu jest, a brzuszek ma pękaty jak ziarnko grochu. Przyszedł raz taki dzień, że Obrażalska pogniewała się na mamę i na tatę i na wszystkich w domu. Oczywiście przez to licho złośliwe, przez tego cudaczka wyśmiewaczka. A zaczęło się tak... Przyszła Obrażalska ze szkoły, teczkę rzuciła na krzesło i myk do kuchni, bo bardzo lubiła zaglądać do kuchni i lubiła pomóc czasem Karolci. Karolka robiła właśnie kluski na stolnicy, wałkowała ciasto. Karolciu, moja złota, teraz ja trochę powałkuję. Spojrzała Karolka na dziewczynkę i mówi: dobrze, możesz powałkować, ale nie takimi brudnymi rękami. Najpierw trzeba ręce umyć. Skoczył na to cudaczek wyśmiewaczek do ucha Obrażalskiej i już ją namawia. A co ona sobie myśli, ta Karolcia? Obraź się! Ty sama wiesz, kiedy ręce myć. I panna Obrażalska nadęła buzię i powiedziała: nie potrzebuję! I wymaszerowała z kuchni nastruszona jak sowa. Usiadła w jakimś kącie i tak siedziała do samego obiadu. A cudaczek, licho złośliwe, śmiał się z niej i śmiał, póki mu brzuszek nie napęczniał jak to ziarnko grochu. Przy obiedzie był dalszy ciąg dąsania. Rodzice wybierali się do cioci i nie chcieli wziąć dziewczynki. Będą tam sami starsi, tłumaczyła mamusia. Późno wrócimy. Pójdziesz do cioci innym razem. Ale panna Obrażalska nie chce innym razem, chce dziś. Dlatego robi obrażoną minę i nawet ma zamiar nie jeść obiadu. Ale na stół wjeżdża grochówka. Obrażona mina znika od razu z buzi i panna Obrażalska zaczyna jeść z wielkim apetytem. Coś przy 6. łyżce tatuś spogląda w jej stronę i mówi:
Nie mlaskaj tak przy jedzeniu. To brzydko. Panna Obrażalska czerwieni się, odkłada łyżkę, nadyma buzię, robi zupełnie tak, jak jej szepce do ucha cudaczek wyśmiewaczek. Po chwili mama pyta spokojnie. Dlaczego już nie jesz? Nie potrzebuję! To możesz podziękować i wstać. Panna Obrażalska wstała od stołu i wyszła. Jej mały, zadarty nosek uniósł się tak wysoko w górę, jakby chciał policzyć muchy na suficie. Oj, jak śmiesznie, jak się zaśmiewa w jasnych warkoczykach to licho złośliwe, ten cudaczek wyśmiewaczek. A tymczasem panna Obrażalska usiadła w kącie w drugim pokoju, nastroszona jak sowa. Wszyscy mi dokuczają, i mama, i tato, i Karolka. Pójdę sobie w świat. Rozłożyła na łóżku grubą chustkę, do chustki włożyła trochę bielizny, drugą sukienkę, poduszkę, skarbonkę i ukochanego misia. Zawiązała chustkę za rogi, jak to robią baby na targu, zarzuciła ten tobołek na plecy i po cichu wyszła na ganek. A z ganku do ogródka, a z ogródka przez furtkę na ulicę. I zaraz skręciła w małą boczną uliczkę między płoty, żeby nikogo nie spotkać, bo ją jeszcze odprowadzą do domu. A tu masz, właśnie ktoś idzie. Jakiś nieznajomy staruszek w wielkiej pelerynie i ciemnych okularach na nosie. A dokąd to idziesz, moja panno? Pyta. W świat! Odpowiedziała Obrażalska i jeszcze bardziej nadęła buzię. Mruknął staruszek. W świat? A po co bierzesz ze sobą to licho złośliwe? Co to nie je i nie pije, tylko wyśmiewaniem się żywi? Obrażalska bardzo się zdziwiła. Jakie licho? Ja? Cudaczek wyśmiewaczek się nazywa. Siedzi w twoich warkoczykach i śmieje się z ciebie do rozpuku. Rzuciła Obrażalska tobołek, złapała rękoma za warkoczyki, rozplątała je i trzęsie głową. No nic to, moja panno, mówi staruszek. To licho jest malutkie jak igła. Do jednego włosa się przytuli i już go nie widać. A pan dlaczego nie widzi? Płacze Obrażalska. Ja? A no ja już mam takie okulary, że różne rzeczy widzę. Ale nie płacz, bo ja ci dam radę, jak tego cudaczka się pozbyć. Jeśli przez 3 dni ani razu nie zrobisz takiej obrażonej miny, to cudaczek albo z głodu zginie, albo od ciebie ucieknie, gdzie pieprz rośnie. Bo to licho przecież nie je, nie pije, tylko wyśmiewaniem żyje. Nie pozwól mu się wyśmiewać z ciebie, a sam pójdzie. Tak, tak, moja panno. Kiwnął jej głową, uśmiechnął się i poszedł. A panna Obrażalska postała, pomyślała i też poszła. Ale nie w świat, tylko z powrotem do domu. Jakoś nikt nie zauważył panny Obrażalskiej, kiedy wracała do domu. Całe szczęście, bo na pewno byłoby nowe obrażenie. A panna Obrażalska nie chce mieć we włosach żadnego cudaczka, nie chce za nic.
Zawiązała sobie na ręku niebieską tasiemkę dla pamięci. Co na nią spojrzy, to sobie przypomina radę dziwnego staruszka. Jeśli przez 3 dni się nie obrazisz, cudaczek z głodu zginie albo ucieknie. 3 dni to bardzo dużo. Panna Obrażalska nie wie, jak wytrzyma aż 3 dni bez obrażenia się. 3 dni bez nadętej buzi, bez zadzierania noska? 3 dni bez nie bawi się albo nie potrzebuje? Ale jeśli innej rady nie ma, to trudno. Cudaczek wyśmiewaczek z początku tylko ramionami wzruszał. Gdzieżby tam panna Obrażalska wytrzymała 3 dni bez obrażania się? I spokojno swój brzuszek powędrował z Obrażalską do szkoły. Zaraz, na pierwszej przerwie, Wicek podstawił dziewczynce nogę. Naumyślnie, żeby upadła i żeby się obraziła. Ale Obrażalska, upadając, stuknęła zadartym noskiem w niebieską tasiemkę i od razu przypomniała sobie radę staruszka. Wstała, pokazała figę Wickowi i poszła się dalej bawić. Obraź się, obraź się! On to specjalnie zrobił! Wrzeszczał jej nad uchem cudaczek. Ale wrzeszczał na próżno. Obrażalska śmiała się i biegała z dziećmi. Cudaczek się zaniepokoił. W brzuszku mu zaburczało, bo był głodny. To nic. Pocieszał się. 3 dni ona na pewno nie wytrzyma. Co tam 3? Jednego nie wytrzyma. Do wieczora obrazi się jeszcze 9 razy albo i więcej. Obrażalska! Zawołał w tej chwili Włodek. Co ty się dziś nie obrażasz? Co to za święto? I nadął się zupełnie jak Obrażalska. I nos zadarł do góry zupełnie jak Obrażalska. I zupełnie tak samo powiedział: nie bawią się! Dzieci w śmiech. Obrażalska już chciała się obrazić, ale spojrzała niechcący na tasiemkę. Spojrzała i czym prędzej się roześmiała. Trochę krzywo, ale roześmiała się. Żebyś wiedział, że święto! Zawołała. A jakie? To moja tajemnica! Jaka tajemnica? Powiedz! Tylko mnie powiedz na ucho! Ale Obrażalska nie chciała powiedzieć. Przez wszystkie lekcje nie obraziła się ani razu. A wieczorem mama rzekła do tatusia: naszą córkę jakby ktoś odmienił. Nie pokłóciła się ani razu z dziećmi na podwórku. Ach, lepiej, żeby z tej głupoty nareszcie wyrosła. Westchnął tatuś. Tego dnia cudaczek wyśmiewaczek był bardzo głodny. Burczało mu w pustym brzuszku jak nigdy. Na drugi dzień burczało mu jeszcze głośniej i jeszcze w gardle mu zaschło, bo ciągle szeptał: obraź się, no obraź się! A tu nic. Obrażalska na tasiemkę patrzy, zęby zaciska i mruczy. Muszę wytrzymać. Będziesz, cudaku, uciekał, gdzie pieprz rośnie. A na trzeci dzień... Nie, cudaczek nie chciał czekać do wieczora. W brzuszku burczało mu okropnie, w główce kręciło się z głodu, więc zjechał po warkoczyku na plecy Obrażalskiej, potem po fałdach sukienki w dół i na łeb na szyję spadł na podłogę. Pozbierał się
i w nogi z tego domku, co nie był ani duży, ani mały, tylko w sam raz. Uciekał, tylko się za nim kurzyło. Od tej pory panna Obrażalska nie mówi już: nie bawię się, albo nie potrzebuję. Od tej pory nie zadziera tak śmiesznie noska, ani nie nadyma tak śmiesznie buzi. Jednym słowem, nie obraża się. Przestała być panną Obrażalską. W szkole wszyscy ją lubią i nikt jej nie dokucza. A co się stało ze złośliwym lichem, małym jak igła? Co się stało z cudaczkiem wyśmiewaczkiem? Cudaczek nie zginął z głodu. Znalazł sobie inne mieszkanie. Ale to już zupełnie inna historia. Koniec części pierwszej. Podobała wam się bajka? To zostawcie cioci lajka. A jeśli kolejnych przegapić nie chcecie, sprawdźcie, czy kanał subskrybujecie.